Dzisiaj mamy ten uroczysty moment, że możemy wreszcie przyznać, wreszcie możemy wręczyć glorię Artis dla naszych kolegów. Jako Pyrczyk, który się schował za wspaniałą grającą Katarzyną Pumą-Piasecką, jako Pyrczyk urodził się 6 lipca 1946 roku w Jaworznie i tam też mieszka. Jako Pyrczyk był i jest związany z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Ja mam ten zaszczyt, że w kolejnych gdzieś tam etapach po Jakubie mogę sprawować tę funkcję prezesa Okręgu Śląskiego. Jest zawsze gotowy do pomocy. Pojawia się praktycznie na wszystkie nasze wezwania, o które prosimy. A czasami nawet jest tak, że sam wychodzi z inicjatywą. I to jest, ja myślę, że to nie jest oczywiście ta rekomendacja, która poszła do ministerstwa, za co pan minister Piotr Gliński przyznał polecenie, ale ja myślę, że to jest niezwykle ważny aspekt, który na co dzień odczuwamy. Drugim naszym wspaniałym kolegą, który stoi jak rycerz za przyłbicą, Jerzy Łakomski. Urodził się 21 października 1944 roku w Małoszowie. Mieszka na 3 ulicy Wysokiej 9, albo nie mieszka na ulicy. Jerzy wraz z żoną przez wiele, wiele lat prowadzili galerię Łakomscy, którą przejęło u nich kolejne małżeństwo Jerzy i Ewa Hrabka, ale to nie znaczy, że Jurek przeszedł na emeryturę. On tam dalej jest bardzo mocno zaangażowany. Jurek tam prowadził swój zakład rzemieślniczy. Przewiórka obiektywem, co może mogliśmy widzieć w jego zakładzie, stanęły wielkie postacie. Jurek miał okazję dokumentować Wojciecha Kilara. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, jestem zaszczycona, że dzisiaj przy takiej ważnej okazji mogę tutaj być i reprezentować marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Pozostaje mi pogratulować. Pogratulować talentu, pogratulować takiego widzenia świata i postaci, jaką panowie widzicie, bo troszeczkę się zapoznałam, zanim tutaj przyjechałam do państwa. Wspaniale, że mamy takich artystów, którzy z drugiej strony właśnie obiektywu tak postrzegają, tak pięknie i artystycznie postrzegają świat. I to są nasi wspaniali artyści śląscy. Co podkreślam, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja również tutaj jestem ze Śląska. Także gratuluję z całego serca. Życzę dalszych pięknych zdjęć. Najpierw do pana doktora habilitowanego Jakuba Pyrczyka. Szanowny panie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji nadania panu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego brązowego medalu zasłużony kulturze Gloria Artis. Ta szczególna, zaszczytna odznaka jest wyrazem pana wybitnych zasług dla polskiej fotografii i imponującego dorobku artystycznego. Święty Jan Paweł II mówił: w rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego. Dziękuję panu za to wzbogacenie dziedzictwa kulturowego, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za działalność w Okręgu Śląskim Związku Polskich Artystów Fotografików. Wyrażam nadzieję, że wręczane panu dzisiaj prestiżowe wyróżnienie, jakim jest brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, będzie impulsem do dalszej twórczej pracy dla dobra polskiej sztuki i miłośników pana talentu. Łącząc pozdrowienia, życzę panu wszelkiej pomyślności oraz wciąż tej samej niezwykłej radości fotografowania. Przekazuję. Jeszcze. Gratuluję jeszcze raz z całego serca. Odwiedzaliśmy się z odpowiednią. Powinniśmy się trącić o ten sposób. Ale to jest nie.
bardzo. Tutaj uścisk od pana marszałka. Pozostań na środku. Jutro zapraszam. Józef Łakomski, artysta fotografik. Szanowne panie, z dumą i radością odebrano wiadomość o nadaniu panu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego brązowego medalu zasłużony kulturze Gloria Artis. To prestiżowe odznaczenie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury jest symbolicznym podziękowaniem panu za dotychczasową twórczą pracę, której towarzyszy ogromna pasja. Godna szacunku jest działalność, jaką pan prowadził na płaszczyźnie artystycznej, będąc autorem lub współautorem wielu wystaw fotograficznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Warte podkreślenia jest także pana zaangażowanie na rzecz sosnowieckich spotkań artystycznych, a także Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Z okazji nadania panu zaszczytnego brązowego medalu zasłużonej kulturze Gloria Artis proszę przyjąć serdeczne gratulacje i słowa podziękowania za znaczący wkład w upowszechnianie kultury polskiej. Wyrażam nadzieję, że wręczenie panu dzisiaj wyróżnienie będzie impulsem do kolejnych efektywnych inicjatyw na rzecz sztuki fotografowania. Łącząc pozdrowienia, życzę panu wszelkiej pomyślności oraz niesłabnących sił twórczych. Z wyrażami szacunku, Jan Krzysztof. Również przedłużać. Wszystko jest w warunkach takich
improwizowanych i dość skomplikowanych jak na normalne życie, bo to są maseczki, to są różne rekwizyty, które nakazują nam zachowania, do jakich nie przywykliśmy, ale życie, samo życie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za... Panie Przewodniczący!